dnia 17 lutego dawano w Teatrze Tutejszym po raz pierwszy komedię w czterech aktach, oryginalnie wierszem przez Aleksandra Fredrę, napisaną pod nazwą Zemsta. Cała sztuka ma wiele scen wzorowych, wiele dowcipu, ale szczególnie akt czwarty jest pełny najzabawniejszych sytuacji. Teatr był osobami różnego stanu niezmiernie napełniony, co jest dowodem smaku publiczności naszej i jej zamiłowania w utworach oryginalnych. Daj mi, niechaj strącę.